Pisałem ostatnio artykuł na temat najchętniej kupowanych aut w Polsce. Przeglądając statystyki sprzedaży i rankingi popularności w przeróżnych klasach, moją uwagę zwrócił brak kilku samochodów, które pomimo tego, że posiadają wiele zalet, z jakiegoś powodu nie znajdują uznania u polskich klientów. Zapraszam zatem do rzucenia okiem na 5 świetnych aut, których nikt nie chce kupić. Zaczynamy od Subaru XV. Japoński producent nie należy do marek najchętniej wybieranych przez Polaków, czego osobiście żałuję i w pewnym stopniu nie rozumiem. O ile przed laty Subaru tworzyło bezkompromisowe, sportowe samochody, które ciężko było polecić każdemu, a już na pewno nie komuś, kto szuka komfortu i elegancji, dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej. I chociaż jako fan starych konstrukcji również żałuję, że Subaru jest dzisiaj tak spokojne i wygładzone, powinno ono tym samym zdecydowanie poszerzyć grono swoich klientów. I właśnie osoby, które nie lubią ogromnych SUV-ów, ale szukają samochodu z dużym prześwitem i świetnym napędem 4x4, powinny zwrócić uwagę na XV. Jeśli nie przeszkadza Wam przeciętna dynamika i głupia nazwa, chcielibyście wypróbować w końcu coś innego niż Mazda, Honda czy Toyota, zdecydowanie polecam rzucenie okiem na prezentowany model. Drugi samochód to Suzuki Vitara. Starszym widzom, którzy podobnie do mnie nie mogą zrozumieć, od kiedy Britney Spears nie leci już w gorącej 20 Radia SK, lecz w radiu Złote Przeboje, słowo Vitara kojarzy się z dużym, surowym SUV-em, który w przeciwieństwie do klasowych rywali naprawdę nie boi się zjechać z asfaltu. Dzisiaj to słowo nabiera zupełnie innego znaczenia, a nowa Vitara bez droży nie boi się tak samo, jak internetowy hejter obiektu swoich kpin spotkanego w realu. Dzisiaj Vitara to nowoczesny crossover, stylistycznie skierowany do zdecydowanie młodszych klientów. Wydaje się, że z ceną zaczynającą się od około 60 tysięcy powinien być on zdecydowanie częstszym widokiem na naszych drogach. Jeśli wiecie, dlaczego dzieje się jednak zupełnie odwrotnie, pod filmem znajdziecie miejsce, w którym możecie się na ten temat wypowiedzieć. Trzecie auto to Toyota GT86, czyli bliźniak Subaru BRZ. Boxer z przodu, napęd z tyłu, nadwozie coupé i około 1200 kilowagi. Do tego cena jak za Passata, który w porównaniu do GT86 daje kierowcy tyle radości, co jazda Uberem w popołudniowym szczycie. Nie znajdziecie testu, w którym dziennikarze krytykują to auto, widzowie narzekają na wygląd, a odwiedzający salony na wyposażenie. Wszyscy twierdzą, że ta Toyota jest po prostu wspaniała. Jest tylko jeden problem. Nikt nie chce jej kupić. Tak, tylna kanapa jest tylko po to, aby nikt nie zauważył, że jej w ogóle nie ma, a do bagażnika zmieści się chomik. I to raczej bez klatki. Do tego niezbyt imponująca moc, której 90% kierowców i tak nie będzie potrafiło w pełni wykorzystać. Oczywiście przy założeniu, że będą próbowali jeździć nie tylko po prostej. Pamiętajcie jednak, że za 130 tysięcy ciężko znaleźć nowy samochód, którym w sobotę pobawicie się na torze, a w poniedziałek bez problemu pojedziecie do roboty. Dla mnie jest to genialne auto. Mamy też Alfa Romeo Giulia. Tak, mam świadomość, że na popularność tego modelu i jego widok na polskich ulicach wpływa po prostu kwota, jaką trzeba za nią wyłożyć. Zauważę jednak, że bezpośrednich rywali Alfy, takich jak choćby BMW serii 3, na ulicach nie brakuje. Jedni oburzą się, że Alfa to nie jest segment premium i jak można ją w ogóle z trójką porównywać. Inni powiedzą natomiast, że Giulia przy BMW to Natalie Portman stojąca obok Angeli Merkel. I dla kierowców wymagających od aut jakiejś magii powinna stanowić pierwszy wybór. Alfa ma oczywiście wady. Ciasna kabina, średnia skrzynia i przeciętna jakość montażu. Wady ma jednak każdy samochód, a ja bardzo cenię sobie osoby, które nie idą na łatwiznę i zamiast w salonie Audi potrafią wylądować u, w cudzysłowie, włoskiego dealera. Szkoda, że tych osób jest w Polsce tak mało. Na koniec Renault Twingo, czyli auto z przeciwnego bieguna cenowego. Pewnie wielu w tym miejscu zaskoczę, ale jest to samochód, którego silnik umieszczony jest z tyłu, jest także napędzany przez tylną oś. Nie jest to często spotykane rozwiązanie, szczególnie w klasie tak małych pojazdów. Możecie zapytać, czy taka konstrukcja to tylko nieudolna chęć wyróżnienia się z tłumu? Być może, spróbujcie jednak przejechać się Twingo, a zauważycie, że samochód zawraca praktycznie w miejscu, a brak silnika pod przednią maską pozwolił na odsunięcie deski rozdzielczej i wygospodarowanie zaskakująco dużej ilości miejsca w tak małym samochodzie. Omawiana konstrukcja ma również wady. Dostęp do silnika jest mocno utrudniony, a po dłuższej jeździe nagrzewa się od niego bagażnik. Od 37 tysięcy dostaniecie jednak auto inne od wszystkich, o nowoczesnym wyglądzie, prowadzące się bardzo poprawnie i po prostu fajne. Tym bardziej zaskakuje, że posiadając te wszystkie atuty, nie umie nikogo do siebie przekonać.